Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie na siódmej debacie 12 sezonu Tarnowskiej Ligi Debatanckiej. Ja nazywam się Magdalena Wajda i będę pełniła rolę marszałkini dzisiejszej debaty. To, o czym warto Państwa poinformować, to, że organizatorem tego wydarzenia jest Fundacja Allegoria, partnerem Akademia Tarnowska, a w tym roku dołączyli sponsorzy, jest to Dom Maklerski BDM SA oraz Fundacja BEMA 20. Można bić brawa. Proszę o wprowadzenie Loży Mędrców. A w Loży Mędrców zasiadają pani Patrycja Babiarz, nauczycielka języka polskiego, współorganizatorka Tarnowskiej Ligi Debatanckiej. Pan Grzegorz Chmiel, również współorganizator Tarnowskiej Ligi Debatanckiej, trener i jeszcze człowiek o wielu innych pasjach. Pan Andrzej Król, pedagog, trener, aktor teatru Nie Teraz. W roli pani sekretarz debaty, pani Iwona Snopkowska. Witam też publiczność licznie zebraną. Zachęcam do tego, żeby Państwo dzisiaj zabrali głos. Ja poinstruuję dokładnie, jak można to zrobić w dzisiejszej debacie. A teraz przedstawię najważniejszych bohaterów dzisiejszego wydarzenia. Po mojej prawej stronie zespół z 16 Liceum Ogólnokształcącego pod opieką pana Tomasza Przygody. W roli pierwszej mówczyni pani Paulina Surdziel. W roli drugiej mówczyni pani Dominika Partyka. Pierwszy doradca pan Kacper Korus. Druga doradczyni pani Weronika Grębska. W roli trzeciego mówcy pan Piotr Wężowicz. I czwarta mówczyni pani Anna Wrzosek. Tak? Tak. Pani Gabriela Kuca, tak. Miło mi poznać, zauważyłam w ostatniej chwili, dziękuję. Po mojej lewej stronie zespół opozycji, reprezentujący 7 Liceum Ogólnokształcące pod opieką pana Arkadiusza Korony. W roli pierwszego mówcy pan Patryk Stańczyk. W roli drugiego mówcy pan Marcin Sieracki. Pierwsza doradczyni pani Aleksandra Jagieła. Druga doradczyni pani Milena Mazur. Trzeci mówca pan Karol Dziedzic. I czwarty mówca pan Iwan Łach. Popularyzacja subskrypcyjnego charakteru dostępu do kultury przynosi więcej szkód niż korzyści. Taką mamy tezę. Tak postawionej tezy będzie bronił zespół propozycji, ale ja jeszcze przypomnę o kilku technicznych sprawach. Państwo debatujecie w tym sezonie po raz pierwszy, więc macie do dyspozycji ad vocem, który można użyć dwukrotnie po jednej minucie. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, wtrącenia po dwa dla mówców głównych, po jednym wtrąceniu dla doradców. I pytanie, czy macie Państwo jeszcze jakieś pytania odnośnie technicznych rozwiązanie. Wszystko jest jasne. To zapraszam pierwszą mówczynię zespołu propozycji, panią Paulinę Surdziel. No to szanowna pani marszałek, pani sekretarz, Loża Mędrców i wszyscy tutaj zgromadzeni. Wyobraźmy sobie świat bez teatrów, bez oper, bez filharmonii czy galerii sztuki. Wyobraźmy sobie świat, w którym te budynki stałyby puste, bez widowni i bez aktorów. Byłby to zapewne smutny widok dla wielu obywateli, gdyż świadczyłoby to o braku naszej wysokiej kultury, która jest wizytówką naszego państwa i naszych mieszkańców. Teraz wyobraźcie sobie świat, w którym w kioskach nie ma gazet, w bibliotekach nie ma książek, a w
wypożyczalnie płyt są zastąpione na siedziby wielkich korporacji. Proszę pytanie. Informacja. Prenumerowanie gazety to nawet jest subskrypcyjny dostęp do kultury. Dziękuję. Prenumerowanie. Dobra. Dobrze, to podkreślą dalsi mówcy. Będą na pewno o tym mówić. Dziękuję. Na czym skończyłam? Dobrze. Nie są to, jak mówiłam o gazetach, książkach i wypożyczalniach płyt, nie są to, są to normalne zmiany, które zachodzą w świecie, lecz każda ta najmniejsza zmiana sprawia, że nasza kultura odchodzi do lamusa. Dzieje się to w dużej mierze poprzez media subskrypcyjne, które coraz szybciej zyskują popularność. Coraz szybciej są zamiennikiem dla tradycyjnych form kultury. Proszę, bardziej zrozumiale teraz. Pani marszałkini, informacja, subskrypcyjne media, także to jest pewna ewolucja, a nie upadek kultury. Dziękuję. Lecz dobrze wiemy, że jak coś wzrasta, no, jeżeli coś korzysta, drugie upada. W sensie, może nie upada, to jest złe słowo, ale traci na wartości. Dalej. Jeżeli chcemy dalej budować ten świat w naszym rozumieniu. Następne, co chciałabym podkreślić, to, że za niedługo książek nie będziemy mogli spotkać nawet w szkole, gdyż łatwiej będzie używać tabletów, a to nie wpływa dobrze ani na nasz organizm, psychikę czy zatrudnienia, o czym powiedzą mówcy z mojej drużyny. Ale chciałabym wytłumaczyć pojęcia, tak jak rozumie je moja drużyna. Subskrypcyjność według słownika języka polskiego to wykupywanie jakiejś usługi lub produktu na określony czas. Czasami jest to też wykupywanie ulepszonej wersji bez reklam albo z większą gamą. Przepraszam, już nie przyjmuję pytań i informacji. Z większą gamą wyboru dostępu do usług. Kultura to materialna lub umysłowa działalność społeczeństw oraz jej wytwory, przez co rozumiemy to, że co jest dobre dla ludzi, jest dobre również dla kultury, gdyż to ludzie budują kulturę i kultura nie mogłaby zaistnieć bez ludzi. Dziękuję. Dziękuję. Ten czas, który Państwo widzicie podświetlony na żółto, oznacza tylko po prostu przypomnienie, że za chwilę czas się kończy, nie mamy czasu chronionego. To tylko tak dla Państwa informacji. W trakcie wystąpienia Pani Pauliny zostało zgłoszone ad vocem przez czwartego mówcę strony opozycji, Pana Iwana. Zapraszam do mównicy. Szanowna Pani Marszałkini, w trybie ad vocem. Chcę bardzo ważną rzecz podkreślić. W mowie pierwszej mówczyni strony propozycji padło, iż to, że nie będzie podręczników, książek w szkole, nas odciąży. Odciąży naszą psychikę i będzie lepsze naszego zdrowia. Chcę jednak podkreślić rzecz oczywistą, że jeżeli nie będziemy musieli nosić książek do szkoły. I tutaj mówię do wszystkich zgromadzonych, nie tylko uczniów teraźniejszych, ale też do tych, którzy byli kiedyś uczniami. Czy problemem nie są ciężkie plecaki? Chcę też zaznaczyć, że jeżeli w każdej szkole byłyby refundowane tablety, to sprawiłoby to, że edukacja byłaby tańsza, to znaczy bardziej powszechna. I tego nie można bagatelizować. Dziękuję.
To już jest po czasie. To ja może przypomnę zasady, że ad vocem musi być zgłoszony w trakcie przemawiania mówcy. Nie można go zgłaszać, jeżeli się jest kolejnym mówcą, mówczynią występującym w takim rytmie debaty i nie można zgłaszać do czwartych mówców. To tyle, dobrze? Macie Państwo wciąż jeszcze dwa ad vocem do wykorzystania. Można swój pomysł zawrzeć w swojej mowie. To też jest zawsze jakiś pomysł na odbicie. Zapraszam pierwszego mówcę strony opozycji, pana Patryka Stańczyka. Szanowna pani marszałek, droga pani sekretarz, czcigodna rozumieńców, kochana publiczności i wy oponenci. Na dzisiejszej debacie będziemy debatować o subskrypcyjnym charakterze dostępu do kultury, czyli materialnej i umysłowej działalności danego społeczeństwa oraz jego wytworów. Ale najpierw przytoczmy sobie definicję kultury. Subskrypcji. To słowo będzie pojawiać się zapewne wiele razy na dzisiejszej debacie, więc warto przytoczyć jego znaczenie. Subskrypcja to jest model płatności charakteryzujący się cyklicznym pobieraniem z konta użytkownika określonej kwoty pieniężnej oraz braku konsekwencji po zaprzestaniu korzystania z danej usługi bądź produktu. Moja drużyna uważa, że subskrypcja jest o wiele bardziej opłacalna i może przynieść więcej korzyści niż szkód. Subskrypcja powoduje, że mamy o wiele lepszy kontakt z kulturą. Także stosunek ilości do ceny jest bardzo dobry. Wiele różnych serwisów daje nam dostęp do wielu tysięcy treści. Więc zamiast kupić pojedynczy bilet do kina czy pojedynczą płytę, mamy dostęp do szerokiej biblioteki wielu filmów, seriali czy albumów muzycznych. Także daje nam to taki przywilej, że możemy mieć kontakt z kulturą wszędzie. O każdej porze noczy i dnia, tak? Czy uważa pan, że mamy też przez media subskrypcyjne mamy też łatwiejszy dostęp do wysokiej kultury? Oczywiście. Istnieje wiele streamów, na przykład występów teatralnych czy operowych. Także nie musimy trzymać się sztywnych ram, sztywnych rozkładów, które mogą w każdej chwili się zmienić, nawet na naszą niekorzyść. Każdy zna przykład, gdzie na przykład koncert był odwołany przez złe warunki pogodowe czy przez to, że dany artysta nie dojechał. Także warto wspomnieć o artystach, czyli twórcach naszej kultury, bez których nie otrzymalibyśmy wielu wartościowych dzieł, które na zawsze wpisały się do kanonu naszego dziedzictwa. Jednak jak dla kogoś tworzenie nie jest tylko hobby, pobocznym zajęciem, może mieć pewne problemy ze środkami do życia. Jak ktoś nie spał na polskim w szkole, może kojarzyć okres literacki, jakim była Młoda Polska. Wtedy artyści żyli bez grosza przy duszy, a żeby zapłacić na przykład za taką kawę w kawiarni, robili to swoją sztuką, wierszami czy obrazami. A wielu właścicielów takich punktów, gdzie zbierała się artystyczna bohema, po prostu traciła przez to, że, jak wspomniałem, oni nie płacili pieniędzmi. Także w współczesnym świecie subskrypcja daje szansę na zarobienie młodym, początkującym artystom, którzy dopiero zaczynają swoją drogę z tworzeniem. Wiele serwisów daje pewien procent z ceny subskrypcji dla właśnie artystów właśnie. Te argumenty rozszerzy mówca drugi wraz z doradcami. No to, proszę Państwa, to są papierosy. Jakie są, każdy widzi. O nich szerzej powie mówca czwarty. Dziękuję, tyle ode mnie. No to zostaliśmy z taką zagadką, pewnie się wyjaśni. Szanowni Państwo, teraz do Państwa, do publiczności. W tym sezonie mamy taki przywilej, że mówcy z publiczności mogą wesprzeć swoim głosem tutaj przy mównicy którąś ze stron. Warto spróbować, poćwiczyć. Maksymalnie przez 2 minuty możecie Państwo czy pytaniami, czy jakimiś uwagami, czy konkretną ripostą po prostu wesprzeć któryś z zespołów, przedstawić się i wykorzystać tą przestrzeń do ćwiczenia takiej ważnej sztuki jak przemawianie publiczne. Zachęcam, można sobie tworzyć notatki w trakcie słuchania naszych mówców.
A teraz drudzy mówcy, których zadanie jest przedstawienie linii argumentacyjnej zespołu, zapraszam drugą mówczynię strony propozycji, panią Dominikę Partykę. Szanowna pani marszałek, pani sekretarz, loży mędrców, oponenci oraz droga publiczności. Stojąc po stronie propozycji, uważamy, że subskrypcyjny charakter dostępu do kultury przynosi wiele zdecydowanie niekorzystnych konsekwencji. Konsekwencje te mają szeroki zakres, jednak według nas jedną z ważniejszych kwestii jest zatracanie tradycyjnych form kultury. Spróbujmy zrozumieć to lepiej. W ostatnich latach wykupywanie subskrypcji stało się bardzo popularne i coraz więcej ludzi zaczęło z nich korzystać. Wiąże się to z tym, że częściej te tradycyjne formy, takie jak czytanie gazet, wypożyczanie książek czy słuchanie muzyki na płytach CD, odchodzą w niepamięć. Jest to szczególny problem dla osób pracujących przy tworzeniu, przykładowo płyt, ponieważ są oni narażeni na zwolnienia poprzez upadki firm, w których pracują, co poszerza bezrobocie, a to z kolei przekłada się niekorzystnie na naszą gospodarkę. Proszę pytanie. Pani informacja to tylko pokazuje, że ludzie wybierają częściej i chętniej subskrypcyjne dostęp do kultury, co jest to korzystne. Właśnie w kolejnej części mojej mowy chciałabym przywołać tutaj grupę tradycjonalistów czy kolekcjonerów, których zainteresowania właśnie opierają się na tych tradycyjnych formach dostępu do kultury i dla nich na przykład fakt zanikania tego dawnego stylu nie jest korzystny. Proszę o pytanie. Szanowna pani marszałek, chcę wspomnieć, że wielu artystów wydaje limitowane edycje kolekcjonerskie swoich wydawców. Jednak nie widzę powiązania tutaj, ponieważ tradycjonaliści chcieliby rozwijać te swoje zainteresowania i nie stać w miejscu. Wracając. W tym przypadku media subskrypcyjne również negatywnie wpływają na międzyludzkie kontakty. Osoba regularnie korzystająca z tej formy opłat traci kontakty ze społeczeństwem na rzecz medialnych rozrywek. Wybierając filmy w serwisach subskrypcyjnych, zamiast udać się do opery czy do teatru, odbieramy sobie tą możliwość wczucia się w daną atmosferę i odciągnięcia się od domowych rozpraszaczy. Drodzy Państwo, Krajowy Instytut... zanikania naszej kultury. Kolejnym ważnym aspektem jest wpływ mediów subskrypcyjnych na edukację. W dzisiejszych czasach młodzież coraz rzadziej sięga po książki historyczne i zastępuje je filmami na platformach subskrypcyjnych. Niestety, jak część z nas wie, producenci w obecnej rzeczywistości stawiają bardziej na ilość, a nie na jakość. Wiąże się to z tym, że zakłamują oni rzeczywistość oraz zamieniają fakty historyczne, co skutkuje niedoinformowaniem przyszłych pokoleń. Nie przyjmuję już pytań. Często właściciele portali subskrypcyjnych promują własną kulturę, przez co może być to sprzeczne z wartościami narodowymi. Przykładem jest serial pod tytułem Królowa Kleopatra, który możemy znaleźć na platformie Netflix. Można zaobserwować tam element, który nie zgadza się z faktami historycznymi. Bohaterka wcielająca się w Kleopatrę jest czarnoskóra, kiedy jej pochodzenie etniczne wyraźnie pokazuje, że jej kolor skóry w rzeczywistości był inny. Pochodziła ona z dynastii Ptolemeuszy i była z Grecji, a Egipcjanie, dla których ta historia jest bardzo ważna, oskarżyli nawet Netflixa za fałszowanie historii. Dziękuję. Taka uwaga techniczna, jeżeli Państwo zgłaszacie wtrącenia, to one muszą być poparte zwrotem do mnie, ale także informacją, czy to jest pytanie, czy informacja. To tak w ramach ćwiczeń nie jest dla Państwa naturalna umiejętność, więc nie dziwię się, że zapominacie. Poczekajmy jeszcze chwilę, bo mędrcy notują. Zapraszam drugiego mówcę strony opozycji, pana Marcina Sieradzkiego.
Tak. Szanowna Pani Marszałkini, Loży Mędrców, Pani Sekretarz, Propozycjo oraz Droga Publiczności. Szanowni Państwo, czy popularyzacja subskrypcyjnego charakteru dostępu do kultury przynosi więcej szkód niż korzyści? Otóż nie. Z wielu względów subskrypcyjny charakter dostępu do kultury jest dobry zarówno dla artysty, jak i użytkownika, który opłaca subskrypcję w zamian za możliwość korzystania z dóbr kultury. Jest to kwestia, która budzi zdecydowanie pozytywne opinie i zasługuje na naszą uwagę, ponieważ wpływa ona nie tylko na sposób, w jaki konsumujemy kulturę, ale także na samą tkankę społeczeństwa. W dzisiejszym coraz bardziej cyfrowym świecie artystyczna twórczość kwitnie. Model subskrypcyjny zdaje się być więc odpowiedzią na potrzeby zarówno twórców, jak i konsumentów. Powiedzmy to wprost. Subskrypcje są po prostu wygodniejsze. Zarówno dla użytkowników, jak i producentów. Wiele portali, takich jak Netflix, oferuje kolosalnie dużo filmów i seriali właśnie w ramach subskrypcji, która sprawia, że płatności są wygodne, ponieważ są cykliczne. I w dodatku nie są to duże sumy. W przypadku Netflixa w ofercie podstawowej płacimy tylko 29 zł za miesiąc, co ostatecznie nie wychodzi tak dużo. Pozwala to cieszyć się ulubionymi treściami w całkiem normalnej kwocie. W przeciwieństwie do płatności bezpośrednio za daną usługę, subskrypcja jest dobra ze względu na to, że jest dużo bardziej opłacalna. W cenie miesięcznego abonamentu Netflixa możemy wyjść tylko raz do kina. Jasne, możemy tutaj powiedzieć, że w kinie filmy są dużo wcześniej. Ale my skupiamy się tutaj na korzyściach wyłącznie finansowych. Subskrypcje są też wygodne ze względu na fakt, że nie musimy podróżować wiele kilometrów, na przykład na koncert. Wszystko mamy teraz na smartfonach. Każdy dostęp do wszystkich serwisów możemy uruchomić gdziekolwiek, ponieważ mamy do tego dostęp właśnie na telefonie. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Mamy pana Kowalskiego oraz jego sąsiada. Pan Kowalski regularnie opłaca subskrypcję na jednym z serwisów w serwisie A. A jego sąsiad zaś opłaca, ale bezpośrednio za daną usługę w serwisie B. Początkowo nie widzimy jakoś znacznej różnicy, ale możemy zaobserwować, że w dłuższym okresie jest to jednak dużo bardziej opłacalne od płacenia bezpośrednio za daną usługę. Kolejnym aspektem przemawiającym za subskrypcją jest fakt, że jest ona dobra także dla artystów, którzy pracują właśnie na własną rękę. Subskrypcja nie tylko zapewnia im pewny dochód, ale pozwala też skupić się na tworzeniu prac bez obaw, że dany produkt się nie sprzeda. Tak, ma to jakieś swoje wady i zalety, lecz myślimy, że ma to więcej korzyści mimo wszystko. Nie będzie to jednak bardzo znaczna korzyść dla kin, lecz dla subskrybentów będzie to lepsze. W dodatku, za udostępnianie treści na portalach serwisy takie jak Spotify płacą swoim artystom za to, że właśnie mogą je udostępniać na swoich platformach, co jest obopólną korzyścią, bo rozwija się i artysta, i właśnie ten portal, który ma więcej przez to artystów. Przykładem takiego artysty może być mój znajomy, który jest raperem. Hubert zyskał popularność przez Spotify, dzięki temu mógł się rozwijać i pojechać własną kreatywę koncertową. Dziękuję. To kilka uwag technicznych dla Państwa. Po pierwsze, do 10 sekund po czasie jeszcze nie ma punktów ujemnych, więc proszę być spokojnym. Po drugie, nie jestem pewna, czy mówczyni uzyskała zgodę na to, żeby zadać wtrącenie, bo to musi być wyraźna zgoda ze strony mówcy.
więc proszę poczekać, aż mówca powie proszę, ewentualnie skinie głową, dobrze? Rozumiem, że to były emocje, ale cieszę się, że też mówca przyjął i ustosunkował się. Druga kwestia, tutaj pani zgłaszała również wtrącenie, ale później pani strasznie szybko zrezygnowała. To nie jest wyraźny sygnał dla mówcy, jak ma potraktować takie wtrącenie, więc proszę się zdecydować albo zostawić tą rękę w górze. Ja nie uznałam tego pytania, dobrze? Okej? I kolejna rzecz, że w trakcie wystąpienia pana Marcina został zgłoszony ad vocem przez trzeciego mówcę ze strony propozycji. Zapraszam do mównicy pana Piotra Wężowicza. Pani marszałek, mówca trzeci w trybie ad vocem. Chciałem się tutaj odnieść do jednego zdania wypowiedzianego bodajże przez właśnie mówcę drugiego o dorabianiu właśnie poprzez tworzenie różnych rodzajów filmów czy właśnie utworów. Czy właśnie w ten sam sposób różni pracownicy kin, czy właśnie ich właściciele, tak samo łączy się to z teatrami, nie tracą na tym zysku, mniejsza ilość klientów będzie musiała się równać z zwiększeniem cen różnego rodzaju biletów. Przez co może się to ograniczyć do coraz mniejszej ilości osób przebywających w tym kinie. Dziękuję. Dziękuję. Tutaj zachęcam widownię, żeby się właśnie uczyć tych spontanicznych reakcji. Takim narzędziem jest właśnie ad vocem, bo w trakcie wystąpienia pana Piotra zostało zgłoszone ad vocem. Do ad vocem zapraszam pana Karola Dziedzica. Droga pani marszałek, zgłosiłem ad vocem, dlatego że mam pewne obiekcje do tego, co powiedział mówca trzeci. Otóż to, na czym skupił się pan, wydaje się dla mnie dość nierozsądne, ponieważ skupia się pan tutaj na twórcach takich usług, jak na przykład kino. Nie skupia się pan natomiast na konsumentach, którzy są głównymi odbiorcami i ludźmi, którzy odbierają to, co tworzą ci ludzie. Wyobraźmy sobie, że podczas epoki kamienia łupanego staralibyśmy się dogodzić tylko łupaczowi kamienia, a nie staralibyśmy się dogodzić ludziom, którzy na przykład chcieliby budować swoje domy bądź też inwestować w różnego rodzaju inne przedsięwzięcia, bardziej dogodne, jeśli chodzi o popychanie kultury i ewolucję przemysłu. Naprawdę, skupianie się na ludziach, którzy tworzą, jest mniej ważne niż skupianie się na tym, żeby dogodzić konsumentowi. Dziękuję. Bardzo doceniam państwa reakcję, bo zostało zgłoszone ad vocem do ad vocem do ad vocem. Ad vocem można zadawać wtrącenia, o ile mówca przyjmie, nie ma obowiązku, ale zdarzają się takie sytuacje, że mamy już bardzo żywe reakcje. W takim razie zapraszam panią Paulinę Surdziel do wygłoszenia jednominutowego ad vocem. Pani marszałek, mówczyni pierwsza w trybie ad vocem. Tutaj zostało powiedziane, że nie skupiamy się na konsumentach. Lecz czy konsumentami nie są też ci, którzy nie są ci pracownicy właśnie? Dajmy przykład, w którym mamy teatr. Skupiliśmy się na... Oczywiście, artyści mają z tego zyski i subskrypcje pomagają artystom też. Lecz jeżeli konsumentką jest na przykład sprzątaczka w tym teatrze, przychodzi tam do teatru, ale nie tylko ogląda, ale też sprząta. Przecież traci pracę i jest bardzo dużo zaangażowanych ludzi w to. W teatrze. Przepraszam. Dziękuję. Dziękuję, zachęcam tylko, że warto próbować, bo tutaj już mówcy nie mają przygotowanych mów, prawda? Muszą jakby odnosić się do słów, które usłyszeli i formułować swoje myśli na bieżąco i też w takich troszkę mniej przyjaznych warunkach niż korytarz w szkole albo
salon w domu, więc ja generalnie Państwa zachęcam i gratuluję. Za chwilkę wystąpią doradcy, to mówcy, którzy mają za zadanie wesprzeć linię argumentacyjną swojej drużyny. Robią to w różnym stylu, różnią się tylko tym, że występują krócej, 2 minuty. Po ostatniej doradczyni zespołu opozycji zapytam, czy ktoś z Państwa zechce wesprzeć którąś ze stron. Jeszcze raz zachęcam do tego, żeby próbować. A teraz czas na pierwszego doradcę zespołu propozycji. Zapraszam pana Kacpra Korusa. Szanowna pani marszałek, pani sekretarz, loża mędrców i wszyscy tutaj zgromadzeni. Media subskrypcyjne w dzisiejszych czasach są nowym tworem na rynku. To, że platform streamingowych powstało tak wiele w tak krótkim czasie, wcale nie jest niczym dobrym, moi kochani. Wielkie przedsiębiorstwa dominują rynek, przez co padają. Proszę pytanie. A jednak jest jednym z największych na ludzkości. Dziękuję. Proszę nie porównywać koła do platform streamingowych. Taka sytuacja zdobyła rozgłos, dotyczyła platformy Quibi, która wyszła z pomysłem serwisu do oglądania krótkich odcinków do kilkunastu minut. Projekt był reklamowany przez gwiazdy Hollywood, zapowiadał się rewelacyjnie. Projekt upadł jednak po pół roku od oficjalnego startu. Stało się tak przez przesyt na rynku i to, że jest on zamknięty na innowacyjne pomysły odbiegające od tego, co oferują inne serwisy. Duże firmy mnożą się i powodują przesyt na rynku, przez co sami nie wiemy, co wybrać, przez za duży repertuar możliwości. Przechodzimy w drugą skrajność i kupujemy znacznie większą ilość pakietów, niż nam jest potrzebna. Tworzymy wtedy złudne wyobrażenie, że dostajemy czegoś znacznie więcej. Napędzamy przez to wielkie platformy, przez co upadają małe i dużo ludzi traci pracę. Przez nierozważne zakupy przykładamy się może nie bezpośrednio, lecz zwykle do utraty źródła dochodu przez uczciwie pracujących. Dziś z wielkim problemem zmagają się także kina. Teraz, kiedy wszyscy mają filmy w domu, coraz mniej osób uczęszcza do kin. Przez to kina podwyższają ceny biletów kilkakrotnie, żeby jakkolwiek wyjść na plus. Szkodzi to nie tylko interesom, lecz samej kulturze kina. Proszę pytanie. Dziękuję. Nie przyjmuję więcej pytań. Koło jest największym wynalazkiem cywilizacji. Nie sądzę, że platformy subskrypcyjne odniosły aż tak sukces jak koło. Dziękuję. Doradcy mają obowiązek przyjąć jedno wtrącenie, ale jeżeli taka ich wola, można przyjmować więcej. Zapraszam pierwszą doradczynię zespołu opozycji, panią Aleksandrę Jagiełę. Szanowna pani marszałek, drogie grono sędziowskie, strono propozycji, kochana publiczności. Proszę państwa, dzięki modelowi subskrypcji kultura, która często pozostaje na uboczu mainstreamu, może znaleźć swoje miejsce i docenić ją szersza publiczność. W modelu subskrypcyjnym twórcy nie są już tak zależni od jednorazowych sukcesów czy zysków, co pozwala im eksperymentować z bardziej wymagającymi projektami artystycznymi. To otwarcie drzwi na eksperymentalną kulturę może być kluczem do wsparcia kultury, ponieważ w tradycyjnym modelu sprzedaży na sukces decyduje komercyjny potencjał i zaspokojenie potrzeb klienta. W subskrypcyjnym modelu sprzedaży dzięki stałym abonamentom artyści mogą trochę odważniej podejść do szeroko pojętej sztuki, co blokuje ich przy płatności jednorazowej za dany produkt, która nastawiona jest na zaspokojenie potrzeb klienteli. Również dzięki stałej subskrypcji artyści czują się pewniej, ponieważ mają stały dochód, a nie jednorazowy zastrzyk gotówki. Dodatkowo model subskrypcji może być korzystny dla konsumentów, zwłaszcza jeśli oferuje szeroką gamę treści w jednym abonamencie. Proszę bardzo. Pani marszałek, pytanie. Czy to, że są bardziej odważni, nie wpływa na jakość? Nie, moim zdaniem nie wpływa. Naszym zdaniem nie wpływa to na jakość. Dodatkowo model subskrypcji może być korzystny dla konsumentów, zwłaszcza jeśli oferuje szeroką gamę treści w jednym abonamencie. Dzięki temu odbiorcy mogą eksplorować różne dziedziny kultury, do których wcześniej nie mieli łatwego dostępu, co przyczynia się do wzbogacenia ich doświadczeń.
Podsumowując, subskrypcyjny charakter dostępu do kultury może stymulować różnorodność treści, wspierać twórców w eksperymentach artystycznych, a także umożliwiać konsumentom łatwiejsze eksplorowanie różnych dziedzin kultury, co przynosi pewne korzyści społeczne i artystyczne. Dziękuję. Idealny czas, Pani Aleksandry. I czas na drugich doradców po stronie propozycji w tej roli Pani Weronika Krębska. Szanowna Pani Marszałek, Pani Sekretarz, oponenci oraz kochana publiczności. Wielu z nas może myśleć, że media subskrypcyjne wpływają dobrze na nasze samopoczucie. Lecz czy nie jest tak, że poprawiają go, ale tylko chwilowo? Oglądanie filmu, serialu czy zakupy to bardzo dobry sposób na odreagowanie emocji lub poprawę nastroju. Lecz nie zdajemy sobie sprawy, jak ogromne konsekwencje to na nas wywiera. Przykładowo, oglądając film, spędzamy około 2 godziny siedząc na kanapie. W tym samym czasie moglibyśmy wybrać się na spacer, co jest zdecydowanie lepsze dla naszego zdrowia. Ogromnym problemem dzisiejszego społeczeństwa jest otyłość. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego i Narodowego Funduszu Zdrowia aż 50% społeczeństwa powyżej 15 roku życia ma problemy z otyłością. Proszę o pytanie. Pytanie, a co z osobami niepełnosprawnymi, które nie mogą pozwolić sobie na wyjście z domu i pójście na przykład do kina? Dziękuję. Odnosząc się do pytania, uważam, że wiele kin, teatrów lub takich instytucji pomaga właśnie takim osobom w łatwym dostępie do wysokiej kultury. Statystycznie tylko co trzeci Polak ćwiczy regularnie. Czy nie uważacie Państwo, że to zdecydowanie za mało? Kolejnym aspektem jest niebieskie światło emitowane przez urządzenia. Wpływa ono fatalnie nie tylko na nasz wzrok, jak wielu z nas mogłoby pomyśleć, ale również na nasz mózg, który jest głównym organem naszego ciała i powinniśmy o niego odpowiednio dbać. Niebieskie światło daje mu znak, że właśnie trwa dzień i zaburza to wydzielanie jednego z hormonów, jakim jest melatonina. Gdy mamy jej niedobór, mamy problem z zasypianiem, a w późniejszych konsekwencjach również też z koncentracją, co nie pozwala nam normalnie funkcjonować. Media subskrypcyjne dostarczają nam rozrywkę, lecz osobiście uważam, że powinniśmy ją zastąpić na tradycyjne formy kultury, które pomagają nam się rozwijać, a nie nam szkodzić. Dziękuję. I ostatnia doradczyni na tej debacie, druga doradczyni zespołu opozycji. Zapraszam panią Milenę Mazur. Szanowna pani marszałek, pani sekretarz, droga loża mędrców, oponenci i kochana publiczności. Drodzy państwo, mamy XXI wiek. Pieniądz rządzi światem. Technologia idzie do przodu. Wszystkie firmy chcą zarobić jak najwięcej pieniędzy. To sprawia, że subskrypcje stają się bardziej wygodne dla człowieka. Dobrym przykładem jest Netflix. Wykupujemy subskrypcję. Najtańszy i miesięczny abonament kosztuje 29 zł. I mamy przeróżne filmy bez reklam oraz w każdym czasie możemy je obejrzeć. Jeżeli przeliczymy ceny biletów w kinie, a subskrypcje na Netflixie, to wyjdzie nam na korzyść, jeżeli kupimy subskrypcję na Netflixie. Proszę pytania. Czy nie uważa pani, że właśnie to, że mamy bardzo ogólny dostęp i bardzo łatwy, wpływa to pytanie na nasze zdanie? Nie uważam tak, ponieważ jak przychodzimy do kin, to też siedzimy przez 2 godziny, 3 godziny. A jak idziemy na maraton, to można powiedzieć, że na cały dzień i przyjmuje więcej wtrąceń. Również na Netflixie możemy obejrzeć kilka filmów bądź seriali, a w kinie niestety tylko jeden, z dużą ilością reklam. Tak samo mamy miejsca w kinie. W domu mamy o wiele więcej miejsca niż w kinie. Też bardzo dobrym przykładem jest internetowa czytelnia Legimi. Nie musimy kupować
książek, ani nie musimy je wypożyczać, ze świadomością, że nasz termin zwrotu ubiega końca. To jest bardzo pożyteczne dla ekologii. Z tego względu, że jak kupują im więcej książek, tym więcej drzew jest wycinanych. Proszę Państwa, praktycznie każdy by chciał skorzystać z takiej wygody czytania bądź oglądania filmu. Dziękuję. To od razu uznałam, że punkt minusowy dla Pani Mileny za brak tej formuły. Pani Marszałek, pytania albo informacja. Dobrze, ja tak specjalnie mówię teraz, żeby Państwa uprzedzać, że ważna jest ta formuła i u nas skutkuje minus jeden punkt. To niedużo. Zwracam się do publiczności. Czy jest na sali ktoś, kto chciałby wesprzeć tu przy mównicy zespół opozycji? Okej, mamy jedno zgłoszenie, to poczekajcie, proszę poczekać. I czy jest ktoś, kto chciałby wesprzeć zespół propozycji? Niejednokrotnie pan Marian ratuje sytuację, bo mamy taką zasadę, że dbamy o równomierny rozdział tych głosów i jeżeli jest tylko jedno wsparcie dla jednej ze strony, no to rezygnujemy. A tutaj na szczęście pan Marian uratował nam sytuację. Zapraszam w takim razie dwuminutowe wystąpienie maksymalnie i wsparcie dla zespołu propozycji i brawa dla... Droga Pani Marszałek, Loża Mędrców, zgromadzona tu publiczności, propozycjo i opozycjo. Chciałbym się skupić przede wszystkim na tym, że żyjąc w czasach, gdzie wszystko tak naprawdę przeniosło się do świata internetu, jest wszystko zglobalizowane, zapominamy o pewnych aspektach takimi na przykład są relacje międzyludzkie. Dziś na dzisiejszej debacie o kulturze, mówiąc głównie, mówiliśmy o ewentualnie o książkach, które możemy czytać właśnie za pośrednictwem internetu. Tak samo skupiliśmy się głównie na filmach, ale kultura to o wiele bardziej szerokie pojęcie. Między innymi są to teatry, gdzie ciężko jest oddać właśnie oglądając na tablecie te emocje i tą atmosferę, którą daje nam właśnie teatr i bezpośredni odbiór tego dzieła. Tak samo idąc do muzeum, gdzie możemy razem ze znajomymi na przykład zacząć analizować dane dzieło, właśnie wyjście do ludzi, wyjście ze znajomymi, kwestia tego, że ta kultura jest dla nas na wyciągnięcie ręki, ale na wyciągnięcie jej właśnie w społeczeństwie, a niekoniecznie tym, co sprzyja właśnie popularyzacja subskrypcji, jaką jest właśnie subskrypcja na social media, czyli zamykanie społeczeństwa w swoich domach, w swoich jednostkach, gdzie po prostu nie ma tego aspektu kultury, który zachęca nas właśnie do wspólnego oglądania, do wspólnego wymieniania się później tymi emocjami, doświadczeniami. Więc koniec końców kultura jest dla ludzi, a ludzie żyją w społeczeństwie, ludzie potrzebują drugiej osoby, by tą kulturę rozwijać, by o tej kulturze rozmawiać i nią się cieszyć. Dziękuję bardzo. I dla równowagi zapraszam osobę, proszę się przedstawić, głos wsparcia dla zespołu opozycji. Zapraszam tu do mównicy. Nazywam się Michał Dosaniuk i szanowna pani marszałkini. Chciałbym odnieść się do pytania pierwszej mówczyni drużyny propozycji. Otóż, gdybyśmy tkwili dalej w takim podejściu, że nie możemy eksperymentować ze sztuką, to nie doszlibyśmy do niczego nigdy, ponieważ dalej byśmy tkwili w na przykład sztuce z baroku, nie doszlibyśmy do na przykład nowoczesnej kultury i nic by się po prostu nie zmieniło.
Również warto dodać, że kreatywna sztuka pobudza naszą właśnie kreatywność, pobudza naszą wyobraźnię i to są plusy tego. Może również dostarczyć wrażeń, która jest, więc... Spokojnie. Więc kończąc, chciałam powiedzieć, że owa sztuka jest dużo bardziej interesująca. Proszę pytanie. Czy nie uważa pan, że jeśli tak rozpowszechniamy dostęp do kultury, obniża to jej jakość, bo nie oszukujmy się, to nie jest dla każdego? Uważam, że nie zawsze to obniża, chociaż oczywiście zawsze jak jest czegoś więcej, to może być, to pojawia się dużo więcej gorszej jakości sztuki, ale dalej ten trzon jest bardzo wartościową i bardzo ekstrawagancką sztuką. Tyle chciałem. Dziękuję. A, to przyjmuję. Panie Marszałek, informacja. Wniosę się do pańskiego pytania, doradcy drugiego. Otóż proszę spojrzeć na pierwszego. Proszę spojrzeć na aktualną sztukę, jak ona wygląda. Porównanie tego, co było kiedyś. Ta wyobraźnia twórców jest bardziej kreatywna, bardziej wyjomiona. Dobrze, dziękuję. Czas wtrącenia już minął. Dobrze, ja bym również chciała podziękować za wypowiedź. Dziękujemy bardzo. Mam nadzieję, że Państwo doświadczyliście tego, co ja doświadczyłam, że właśnie taki głos publiczności potrafi niejednokrotnie bardzo ożywić debatę, spowodować reakcję po stronie przeciwnej, więc te głosy są bardzo cenne i dziękuję za odwagę. Nie wiem, jak Pan ma na imię, bo nie usłyszałam. Pana imię? Mikołaj. Bardzo Panu gratuluję. Mowy z publiczności nie mają przełożenia na ocenę sędziów, ale proszę zauważyć, że wywołały jakieś reakcje w Państwa odbiorze, więc można to wykorzystać także na trzecich, czwartych mowach. Czasem to są bardzo ciekawe wątki odświeżające albo właśnie podtrzymujące ten pomysł Państwa, który usłyszeliśmy na poprzednich mowach. Teraz czas na mówców refutujących, tych, którzy mają za zadanie odbijać argumenty strony przeciwnej. To mówcy, którzy mieli za zadanie słuchać aktywnie i odnosić się do słów, które padły, pomysłów na linię argumentacyjną na tej debacie. Zapraszam trzeciego mówcę strony propozycji, pana Piotra Wężowicza. Droga Pani Marszałek, droga Pani Sekretarz, szanowni loże mędrców oraz wszyscy tutaj zgromadzeni. Jako jeden z członków drużyny propozycji będę starał się udowodnić, iż popularyzacja subskrypcyjnego charakteru dostępu do kultury przynosi więcej szkód niż korzyści. Drodzy tutaj zebrani, pewnie większość z Was chciałaby być zapamiętana lub zapisana na kartach historii po śmierci. Tak samo jest z zabytkowymi formami rozrywki, bądź ich odzwierciedleniami fizycznymi. Takimi jak chociażby gramofon, czy odtwarzacze płyt winylowych. Czy zapominając o nich, nie zapominamy także o ich twórcach, którzy właśnie przez ich wynalezienie dokonali nie lada przełomu? Zadajmy sobie wszyscy tu zgromadzeni to pytanie. A ja natomiast teraz odwołam się do kilku argumentów drużyny opozycji, zaczynając od trybu ad vocem mówcy czwartego. Czy właśnie przez... Proszę. Panie Marszałek, Pan wspomniał o zapamiętywaniu wynalazków, więc czy mógłby Pan wymienić nazwisko twórcy gramofonu? Oczywiście. Twórcą gramofonu jest pani Emilia Berlinera, która wynalazła właśnie ten oto wynalazek w roku 1887. Wracając, jak to mówca czwarty w trybie ad vocem wspomniał, wybieramy wygodę, ponieważ jest to dla nas po prostu lepsze. Ale czy koniecznie? Proszę. Pani Marszałkini, informacja, gramofon też jest wytworem rewolucji przemysłowej, która de facto, tak samo jak subskrypcja, to prawda, też powstała po to, żeby ułatwiać życie, ale czemu mielibyśmy właśnie przez powstawanie głośników zapomnieć o niej? Bo tak samo gramofon powstał po to, żeby nie chodzić na
przykładowo koncerty, choć koncerty wciąż się odbywają. Przepraszam, nie przyjmuję już pytań ani informacji. Jak już w końcu wracając, mówca czwarty mówił o wygodzie. Ale czy my jako ludzie chcemy wybierać w pierwszej kolejności wygodę nad zdrowiem? Czy właśnie niebieskie światło, które produkują różnego rodzaju ekrany, takie właśnie chociażby jak telewizor czy telefon, nie wpływają na naszą bezsenność? W dalszym ciągu. Mówca drugi w swojej wypowiedzi wspomniał znowu o wygodzie oraz odwołał się właśnie do mojego trybu ad vocem, że nie ma nic wspólnego eliminowanie kin lub ich zaniedbywanie z dobrem dla konsumenta. To właśnie zwiększanie cen wszelkiego rodzaju w kinach prowadzi do tego, iż tych osób jest mniej i właśnie zmniejsza to jakość konsumenta ze względu na cenę tej usługi. Już na sam koniec chciałbym pokazać wam pewne dwa obrazy. Zapewne dzieci można kojarzyć z zabawą lub radością. Przykładowo właśnie ukazane na tymże obrazku. Natomiast czy zgromadzeni tutaj wiedzą, jak wygląda życie niektórych dzieci, przykładowo z krajów afrykańskich? Te dzieci, które właśnie pokazałem, zajmują się kopaniem kobaltu, który jest wykorzystywany do wszelkiego rodzaju baterii, które znajdują się w właśnie urządzeniach elektronicznych. Zaprzestajmy to, na ile możemy, przez co wpływa na życie innych osób i zmusza ich do ciągłej pracy i zmęczenia. Dziękuję. Panie Karolu, tam jest dowód 13 sekund po czasie, więc tu jest punkt ujemny za przekroczenie czasu. Minus 1 to też w skali wszystkich punktów nie jest dużo, uspokajam. Trudno mi nie komentować tego, co słyszę, ale mogę chyba tak ogólnie powiedzieć to, że Państwo zadajecie pytania, jesteście przygotowani na to, co możecie jakie dostać, albo inaczej, przekazujecie pewne informacje, jesteście przygotowani na to, jakie możecie dostać pytanie. To są bardzo ciekawe umiejętności. Gratuluję, ale też gratuluję próby podbicia. Trzeci, właśnie ja poproszę, żeby Państwo po lewej stronie, czyli droga opozycja, trochę ciszej się naradzała, bo to może trochę przeszkadzać mówcom, którzy są przy mównicy. Oczywiście to jest dopuszczalne, że Państwo się naradzacie, do tego nawet zachęcamy, tylko musi być to w takich warunkach, żeby nie przeszkadzać mówcy, który właśnie przemawia. Trzeci mówca zespołu opozycji, zapraszam, pan Karol Dziedzic. Droga Pani Marszałek, Lożo Merców, droga Pani Sekretarz, opozycjo. Padło na tej debacie wiele trochę takich nietrafnych argumentów. Przytoczę tutaj jeden z nich. Pani mówczyni numer jeden. Powiedziała Pani, że... Powiedziała Pani, że wraz z rozwojem takich branż technologii, jak na przykład subskrypcja, dochodzi do pewnego spadku na rynku, który jest spowodowany tym, że traci branża już o wiele starsza od subskrypcji, na przykład kina, na przykład teatry. No, chciałbym tutaj zaznaczyć, że podczas rewolucji przemysłowej na rozwoju technologii traciły klasyczne manufaktury, wyróbki ręczne, ale zyskiwali właśnie konsumenci i to oni są najważniejsi, bo gospodarka jest od tego, aby konsumenci mieli jak najlepsze życie, jakie to jest tylko możliwe. I po to jest rozwój, abyśmy dążyli do tego, żeby ludzkość mogła żyć na najwyższym poziomie
bez martwienia się o to, czy będą umierać z głodu, czy też będą, nie będą mieli ciuchów, tak samo jak było to spowodowane tym, że istniały manufaktury, które były mniej wydajne, o wiele droższe były te produkty, bo były tworzone ręcznie. To trzeba zaznaczyć, że produkcja, która jest skupiona tylko w rękach jednych osób, takich małych właśnie producentów, jest o wiele droższa, gdyż wymaga raz więcej czasu, dwa więcej materiałów i trzy o wiele większego nakładu sił niż zautomatyzowana produkcja, która została wymyślona podczas rewolucji przemysłowej. Proszę bardzo. Panie marszałek, pytanie, czy właśnie zwiększenie cen w kinach spowodowanych przewagą oglądalności na kanałach telewizyjnych nie wpływa źle na klasycznych, starszych widzach i fanów kina klasycznego? Dziękuję. Jak najbardziej wpływa. No ale przepraszam bardzo, tak jak nadmieniłem, czy konsumenci manufaktur mają o wiele większe znaczenie niż konsumenci fabryk, którzy to mają jak teraz przybrać swoje odzienie, mają buty faktycznie, których brakowało. Większość ludzi nie potrafiło mówić przed czasem rewolucji przemysłowej. Proszę bardzo, kolejne pytanie. Mam rozumieć, że miejsca pracy w odrębie starszej produkcji jest o wiele lepsze niż miejsce pracy podczas takiej subskrypcji, no bo przepraszam bardzo, to nie jest stracenie żadnych miejsc pracy, tylko zyskanie nowych, o wiele bardziej pożytecznych dla dzisiejszego społeczeństwa i dla awansu naszej cywilizacji. Dziękuję, nie przyjmuję więcej pytań. Otóż pani pierwsza mówczyni skupiła się też na tym, raczej zaznaczyła pani, że ludzie, którzy wybierają starsze media, często tracą. Otóż to właśnie to nie podlega pod jakiś dyktat wielkich firm czy też korporacji, tylko podlega pod dyktat konsumentów, którzy to wybierają, to, co chcą oglądać. Jeśli subskrypcja jest o wiele lepsza, o wiele tańsza, to oczywiste jest to, że wybiorę ją zamiast pójścia do kina, bo na przykład mam chore nogi albo na przykład mam zawroty głowy, kiedy wyjdę z domu. Kolejna. Tutaj. Taka dygresja malutka. Otóż w dyktafonie są głośniki, panie mówco trzeci. Otóż chciałbym też nadmienić, że my jako drużyna opozycji nie traktujemy subskrypcji jako tylko Netflix, ale też siłownia. Dziękuję. Ale się zadziało, prawda? Mówca wywołał nieprawdopodobną aktywność po stronie propozycji. Cieszę się, że państwo próbujecie. Tutaj padł swoisty rekord, aż 7 prób zabrania głosu. Zawsze można jeszcze właśnie wykorzystać to na rolach czwartych mówców, bo właśnie do nich przechodzimy. Tylko dajmy chwilkę jeszcze naszym mędrcom. Czwarci mówcy pełnią taką podwójną rolę. Raz podsumowują to, co przygotował ich zespół, a dwa próbują zważyć, co się wydarzyło na tej debacie na korzyść swojego zespołu, jakby udowodnić, dlaczego powinniśmy wygrać tą debatę. Zapraszam czwartą mówczynię zespołu propozycji, panią Annę Wrzosek. Brawa. Szanowna pani marszałek, pani sekretarz, droga rodzo mędrców, opozycjo, przyjaciele z drużyny oraz kochana publiczności. Zanim zacznę, chciałabym powiedzieć, aby wszystkie pytania i informacje zostały kierowane na koniec mojej wypowiedzi. Wydaje mi się, że znacznie ułatwi nam to współpracę. Stąd po stronie propozycji, jako czwarta mówczyni, chciałam omówić wcześniej przytoczone przez moją drużynę argumenty oraz odnieść się do kilku niejasności po stronie opozycji. Mówczyni pierwsza pokazała nam wizję świata bez teatrów, filharmonii oraz oper i o tym, jak wpłynie to mniej więcej na naszą kulturę. Przybliżyła nam także sposób, w jaki rozumiemy tezę. Mówczyni druga zwróciła uwagę na zatracenie tradycji oraz na problemy, z jakimi będą musieli zmagać się kolekcjonerzy oraz tradycjonaliści, przez to, że płyty na przykład bądź komiks zostaną w znacznej mierze
ich produkcja zostanie w znacznej mierze zawężona i będą trudniej dostępne i po prostu droższe. Wiele osób na tym ucierpi. Przeniosę się teraz do doradcy pierwszego, który opowiedział o przesycie na rynku, jaki występuje i o tym, jak spadamy ze skrajności w skrajność przez właśnie taki natłok. Zwrócił także uwagę na upadki kin. Doradczyni druga natomiast opowiedziała o tym, jak popularyzacja subskrypcji wpłynie na nasze zdrowie fizyczne, psychiczne oraz na funkcjonowanie naszego mózgu. To jest bardzo ważne, ponieważ czy ktokolwiek z nas nie chce być w 100% zdrowy? Chciałam tutaj także dołożyć takie swoje uwagę, a mianowicie osoba słuchająca platformy takie jak Spotify, wykupuje subskrypcję, korzysta często i długo słucha muzyki. Tak, i robimy to przeważnie w miejscach zatłoczonych, gdzie jest głośno. Osoba, która słuchawki można podgłośnić do 100 decybeli, moi drodzy. 100 decybeli. Dla porównania szept to 30 decybeli. Mowa taką, jaką teraz się posługuje, to około 60 do 65 decybeli, a krzyk 85. Moi drodzy Państwo, to jest porównywalne do krzyku prosto do naszych uszu. Jak długo nasz organizm jest w stanie to tolerować? Zostawiam tutaj do rozważenia każdemu indywidualnie. Chciałam się tutaj odnieść także do ad vocem. Chciałam tutaj podsumować także ad vocem mówcy czwartego strony opozycji. Powiedział Pan o tym, że tablety będą pozytywne dla naszego zdrowia, dla naszej postawy. Tak, jednak musimy wziąć tutaj pod uwagę, jak bardzo ucierpią nasze oczy oraz nasze zdolności manualne. Ponieważ nie będziemy w stanie, wykonywać prac plastycznych, bo zamienimy to wszystko na pisanie także na tych tabletach. Bardzo proszę o pytanie. Szanowna Pani Marszałek, informacja. Chciałbym powiedzieć, że problem ze słuchem spowodowany zbyt głośną muzyką nie jest tylko problemem platform streamingowych, ale także na przykład tych walkmanów czy gramofonów. Dziękuję. Ale gramofonów nie słuchamy przeważnie na słuchawkach. Pani Marszałek, informacja, powiedziała Pani mówczyni o tym, że to jest, tablety są złe dla naszych oczu. A co na przykład ja noszę okulary? Co jeśli mam blikery hamujące niebieskie światło? Dziękuję. Jeżeli Pani nosi okulary, to jest właśnie dla Pani korzyść, ale nie każda osoba nosi okulary właśnie z tym i rzadko tego przestrzega. Proszę bardzo, pytania. Pani Marszałek, informacja. W takim razie, jeśli ktoś bardzo często korzysta z promieniowania światła niebieskiego, fajnie sobie kupić zerówki, które mają to szkiełko ochronne. Dziękuję. Dobrze, nie każdy ma na to fundusze. Tak sami zwróciliście dużo bardziej uwagę na aspekt pieniężny, a my skupiamy się tutaj na aspekcie zdrowotnym. Tak samo powiedziała tutaj pani mówczyni druga z mojej drużyny. Powiedziała o tym, jak wpływa to na nasze, że tak powiem, relacje międzyludzkie, ponieważ zamykamy się w domu, szerząc właśnie taką subskrypcję i nie wychodzimy nawet w trakcie transportu, przejścia do tak danego kina bądź teatru. Wychodzimy z domu i już złapiemy kontakt z innymi ludźmi. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Bardzo dziękujemy Pani Annie, która zmieściła się też w czasie, nie ma żadnych punktów ujemnych. Dajmy chwilkę naszym mędrcom, bo widzę, że marszczą czoła bardzo, w sensie, że nie nadążają, o to mi chodzi, za przebiegiem debaty. Proszę się nie dziwić, bo tam muszą wyłapać wszystko, docenić, niczego nie pominąć. No jeszcze odczuwają w tym wszystkim. Widzę już spokój na czołach. Zapraszam ostatniego mówcę dzisiejszej debaty, czwarty mówca podsumowujący stronę opozycji, pan Iwan Łach. Szanowna pani marszałkini, droga pani sekretarz, lożo mędrców, kochana, licznie dziś zgromadzona publiczności, drużono propozycji, jak i moja drużyno. Demokracja nie jest dobrym systemem, ale najlepszym, jaki wynaleziono. To słowa Churchilla, abstrahując od tego, czy prywatnie da się go lubić, czy nie, ponieważ to już jest subiektywna opinia, nie możemy zaprzeczyć, że miał w tym stwierdzeniu sporo racji.
I może nie do końca odnosi się to do samej demokracji, ale też do przedmiotu dzisiejszej debaty. W jaki sposób? Otóż to, że coś ma wady, oznacza tylko, że jest realne. A na każdy problem można znaleźć rozwiązanie. Rozwiązania te zresztą zostały przytoczone na poziomie mówców drugiego oraz doradców mojej drużyny. Chcę tutaj nadmienić, że dosyć ciekawe dzisiaj oś sporu zawiesiła nad dosyć ciekawym aspektem, ponieważ tak naprawdę skupiliśmy się na dyskusji o tym, czy na pewno posiadanie kultury na wyciągnięcie ręki jest dobre, gdzie odpowiedź wydaje się w zasadzie oczywista, oraz zawisło to nad progresem, który się z tym wiąże. Progresem, który jest niezbędny do budowy społeczeństwa, do budowy kultury. Chcę też nadmienić, że dosyć ważny akcent. Po stronie mojej drużyny wspomnieliśmy, że kultura, subskrypcyjny dostęp do kultury, to nie tylko Netflix, ale to też Empik Go, to też siłownia, ponieważ karnet na siłownię jest cykliczną opłatą za dostęp do kultury, więc to mówi samo za siebie. I ja rozumiem, ludzie boją się tego, co nieznane, ludzie boją się tego, co mowę, ale czego tu się bać? Społeczeństwo przenosi się coraz bardziej w ten cyfrowy świat. Coraz głębiej w nim żyjemy. Więc czego tu się bać? Czemu boimy się świata dookoła nas? Czemu boimy się, że kultura przemówiła? Ludzie przemówili. Ludzie chcą subskrypcyjnego dostępu do kultury, ponieważ jest bardziej dostępny, ponieważ jest lepszy. I teraz bardzo ważne, moim zadaniem jest wyważyć argumenty. I jeżeli nawet padły jakieś minusy po stronie propozycji, czy to nie znaczy, że muszą mieć one od razu większą wartość niż plusy, które padły po stronie mojej drużyny? No właśnie, ponieważ to jest bardzo ważna kwestia. To, że są jakieś problemy, które swoją drogą da się łatwo rozwiązać, nie dyskryminują całkowicie wszystkich wynikających plusów. I chcę tutaj wspomnieć o tym, co już mówiliśmy na poziomie drugiego doradcy mojej propozycji. Ekologię, myślenie, że regres jest myślenie, staro myślenie. Nie chcę tego powiedzieć. Chcę powiedzieć, jak zostało to przytoczone, tak jak zostało to przytoczone po stronie drużyny propozycji, myślenie starsze doprowadziło nas do katastrofy klimatycznej. W tym momencie właśnie się znaleźliśmy. I proszę Państwa, papierosy, wspomniane już przez pierwszego mówcę mojej drużyny, przyciągnęły Państwa uwagę do rzeczy szkodliwej. Tak samo jak reklama. A reklamę można wyeliminować dzięki subskrypcyjnemu dostępowi do kultury. Proszę pytanie. Pani marszałek, pytanie. Co chciał Pan powiedzieć przez to, że idąc na siłownię korzystamy z kultury? Siłownia to oczywiście, że siłownia z kulturą jest podstawowym problemem tej kultury. Dziękuję. Dziękuję. No i to była ostatnia wypowiedź dzisiejszej debaty. Teraz czas na to, żeby nasi mędrcy w spokoju podsumowali sobie, ocenili Państwa i po jakimś czasie usłyszycie, jaki werdykt padnie po tej naradzie. Zachęcam Państwa do podania sobie ręki po tej debacie. Dobrze, słuchajcie, oficjalnie już witam po tej długiej przerwie i powiem, z czego ona wynikała. Z tego, że sędziowie nie byli wcale tacy zdecydowani i pewni swoich ani jednomyślni, więc ujawnię na początek to, że 2-1 mamy taką sytuację w dużych punktach, z czego jeden sędzia miał remis i zdecydowały punkty drużynowe, więc to też jest ciekawostka, myślę, że dla Was specjalnie.
No i różnica punktów jest 10,5. To jest też bardzo niewiele. Jeśli chodzi o punkty ujemne ode mnie, od marszałkini, to po minus 2 dla każdego zespołu, dla zespołu propozycji za dwukrotne przekroczenie czasu. Nie, przepraszam, odwrotnie. Za jedno przekroczenie czasu i za jedno brak całkowicie formuły, pani marszałek, informacja bądź pytanie, a po stronie opozycji za dwukrotne przekroczenie czasu. I mamy taką oto sytuację, 181 do 170,5 punktu na rzecz wygranego zespołu, a tym zespołem jest zespół, który reprezentuje Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie numer 16. Dobrze. Rozumiem waszą radość, natomiast teraz ją ostudzę, dlatego że też ważny moment, żeby zespół opozycji przede wszystkim usłyszał od sędziów uzasadnienie, no i też dowiedział się, kto był za waszą wygraną i jakie tutaj rzeczy decydowały o tym, jakie rzeczywiście punkty zostały przyznane przez naszych mędrców. Zapraszam do uzasadnienia Andrzeja Króla. Tak, proszę Państwa, wasze zdziwienie jest zupełnie uzasadnione. Mnie werdykt mój osobisty także zdziwił. Dlatego, że no, przebieg mojego procesu ważenia tego, co zaprezentowaliście dzisiaj, był dla mnie dramatyczny i zupełnie niejednoznaczny. Cały czas mam wrażenie, że jest przewaga opozycji. Czym mam takie wrażenie? W sposobie argumentowania i prezentacji materiału, w sposobie odpowiedzi na pytania, w sposobie zadawania pytań. Jeśli Państwo naprawdę chcecie zadawać pytania zaczynające się na czy, to jest wasz wybór. Ułatwiacie im odpowiedź. Bo czy odpowiedzą tak, czy nie, to jest odpowiedź pełnowartościowa na pytanie czy. I to w żaden sposób nie rozstrzyga. W żaden sposób nie sprawia im trudności. To jest wasz wybór. Natomiast doceniałem cały czas misterną budowę linii argumentacyjnej, i linia była wyraźna i ona była sformułowana i wyartykułowana tutaj. Chodzi nam wyłącznie o aspekt, wyłącznie czy tam było jakieś słowo właśnie potwierdzające, aspekt finansowy. No i właściwie strona propozycji nie podważała tego w kontrargumentacji. Podważała to od początku w linii, jaką sobie przyjęli, że dla nich aspekt finansowy jest jednym z wielu. I z tak przyjętą linią, z kolei linia przyjęta przez opozycję, nie uporała się do końca. To znaczy zobaczyłem, jak gdzieś tam są odcinane poszczególne linki, na których wisi teza i okazuje się, że nie do końca jest jeszcze teza dobita. I wychodzi czwarty mówca opozycji i podkreśla siłownie. Czyli co? Czyli aspekt zdrowia, a nie aspekt finansowy. Na dobrą sprawę mamy tutaj taką wizję, gdzie więcej korzyści jest po tym, żeby opłacać Netflix, ale najwięcej korzyści przynosi nam postawa, że opłacimy już wszystkie subskrypcje, po czym pójdziemy na siłownię i nie będziemy z nich korzystać. I co nam wtedy zostaje? Zostaje nam zdrowie fizyczne i zdrowie mózgowe, które było podkreślane. Tak, panie Iwanie, tak to odebrałem. Nie? Ku swojemu zdziwieniu i waszemu zdziwieniu.
i została osłabiona, ale niedobita teza, której broniła strona propozycji i przyznałem wobec tego przewagę temu, ważność, wagę, przewagę, ważność i ważne, wagę tego niedobitego argumentu ze zdrowia, nie tylko mózgowego, ale przede wszystkim mózgowego. A więc niebieskie światło, nie czerwone, nie zielone, nie pomarańczowe, niebieskie. Dziękuję. Czyli żeby było jasne. Nie muszę. Ale nie mogę być w dwóch miejscach na raz, jeszcze tego nie umiem. W związku z tym powodzenia przy wysłuchaniu kolejnych uchwał i do zobaczenia na następnym. Dziękuję bardzo. To w ramach podsumowania. Andrzej Król był właśnie tym mędrcem, który uzyskał remis i punkty drużynowe zdecydowały o przewadze zespołu propozycji. A teraz proszę o uzasadnienie panią Patrycję Babiarz. Ja też zacznę w ogóle od takich swoich refleksji bezpośrednio po debacie, ze względu na to, że miałam trochę podobną sytuację jak Andrzej. Ze względu na to, że mamy tutaj dwa zespoły, jeden trochę starszy, jeden trochę młodszy. I w momencie, w którym zaczynamy debatę, to w znaczącym stopniu, droga opozycjo, widać waszą przewagę pod względem autoprezentacji. Marcin, Milena, Patryk, bardzo dobrze. Bardzo dobrze wiecie, jak bezpośrednio gestykulować, prezentować swój głos, intonować poszczególne słowa. To naprawdę przekłada się na perspektywę punktów właśnie, jeśli chodzi o ocenę indywidualną. Jednak w momencie, kiedy właśnie zaczynam merytorycznie sobie przekładać wasze argumenty, zarówno strony propozycji, jak i opozycji, to dochodzę do drugiego ważnego wniosku. Miałam wrażenie, że drużyna opozycji tak naprawdę opiera swoją linię argumentacyjną na kwestii wygody, na kwestii związanej z finansami i mogłabym tutaj chyba jeszcze dorzucić ewentualnie takie spostrzeżenie dotyczące tego, że aby progres cały czas postępował, musimy wziąć także pod uwagę ewentualnie szkody, które się pojawiają. I w każdej mowie pojawia się to. Przy czym, kochana opozycjo, to nie jest spójność, to jest powtarzanie dokładnie tych samych schematów, my je rozumiemy. W momencie, w którym drużyna propozycji przedstawia mi więcej możliwości w perspektywie właśnie dzisiejszej tezy. I tak sobie prezentuję tak naprawdę takie opozycje, które się pojawiają z jednej i z drugiej strony i prezentuję sobie trochę, jak one się odnoszą w stosunku do siebie. Zdrowie, finanse. Tak mamy zaprezentowane dwie linie argumentacyjne. I teraz zastanawiam się, w jaki sposób te właśnie aspekty zostały przedstawione bezpośrednio na naszej debacie. I tutaj mam informację, że zdrowie jest najważniejsze. Mam w głowie od razu Kochanowskiego, cytuję sobie szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jak osmakujesz, aż się zepsujesz, a z drugiej strony mam informacje na przykład od Mileny, drugiej doradczyni zespołu opozycji, że szanowni państwo, świat tak naprawdę jest na tych pieniądzach postawiony, pieniądze w nich, w tym świecie, w naszych czasach królują. Przy czym w momencie, w którym te finanse się pojawiają jako ważniejszy aspekt od zdrowia, to właśnie zauważenie ze strony propozycji, że ewentualne szkodliwości, konsekwencje wynikające z tego subskrypcyjnego charakteru właśnie dostępu do kultury sprawiają, że jest gorzej z tymi finansami, ponieważ propozycja zarzuca wam, droga opozycjo, kwestię dotyczącą okularów, pierwsza rzecz, i drugą kwestię tak naprawdę wzrastających biletów do tych tradycyjnych form kultury, jak właśnie filharmonie, koncerty. Więc ja mam wrażenie, że propozycja automatycznie obala przynajmniej w części kwestię dotyczącą finansowania. Zdrowie zostaje w dalszym ciągu. Później sobie myślę o tym przesycie, o tym wachlarzu, bo tak prezentujecie właśnie ten subskrypcyjny charakter. I tutaj ze strony opozycji dostaję w formie informacji, że w momencie, w którym korzystamy z subskrypcyjnego charakteru do dostępu do kultury, to mamy wachlarz możliwości. Oczywiście, tak jest. Ona jest powszechna,
egalitarna w takim znaczeniu. Z kolei drużyna propozycji mówi mi, że wpadamy z skrajności w skrajność. Więc mamy sytuację, w której właśnie dodatkowo zostaje wzmocnione to zdrowie poprzez zauważenie, że to nie jest tak, że ten wachlarz będzie rozdzielany na najbliższe 7, 10, 15 lat, tylko dochodzi do sytuacji, w której dzień w dzień po 2 godziny oglądamy jakiś serial na Netflixie, jakiś film czy cokolwiek, i to w perspektywie do tradycyjnych form właśnie kultury przechodzi po raz kolejny na stronę propozycji. Później właśnie mamy kwestię dotyczącą relacji międzyludzkich. Sama się zastanawiam, na ile w sumie te relacje międzyludzkie wynikały z wypowiedzi osoby z publiczności, czyli Mariana, a na ile właśnie były bezpośrednim waszym zamierzeniem, jeśli chodzi o zbudowanie tych dwóch opozycji. Relacja z drugim człowiekiem, osamotnienie. I ja się zaczynam zastanawiać, jak to wpływa na mnie jako człowieka. Czy rzeczywiście oglądanie Netflixa sprawi, że będę osamotniona, samotna? I to, jak właśnie odnosi się do tego spostrzeżenia drużyna propozycji, automatycznie sprawia, że jeszcze dodatkowo wybrzmiewa kwestia dotycząca zdrowia, bo to wynika ze zdrowia, ponieważ właśnie przesiadujemy przy tym Netflixie, a dwa, przesiadujemy samotnie. Nie wiem, czy funkcjonuje coś takiego jak wspólne oglądanie Netflixa. Może kiedyś, może to była ewentualnie ta kwestia dotycząca ewentualnego przekonania nas do strony opozycji. Więc strach zostaje utrzymane i w ten sposób właśnie dla mnie wygrywa drużyna propozycji. I ja chciałabym, bo jak już właśnie tutaj wskazałam moich faworytów po stronie opozycji, Patryka, Marcina i Milenę, to też chciałabym tutaj zwrócić się do drużyny propozycji. Z wielką dumą gratuluję Aniu czwartej roli, ze względu na to, że wiem, że to jest twoje pierwsze wystąpienie i widzę, że próbujecie w tych rolach bezpośrednio się odnaleźć. I jeszcze może właśnie szybciutko dopowiadając jedną kwestię. Zauważycie duże różnice pod względem punktów w moim przypadku, jeśli chodzi o wypełnienie roli. Dla mnie znacznie lepiej poradziła sobie w tej kategorii drużyna propozycji, ponieważ po pierwsze doradcy, Kacper, Weronika, dodawali dodatkowe argumenty, wspierali swoją drużynę, wspierali linię argumentacyjną, Ania rzeczywiście próbowała przedstawić to, o czym powiedziała jej drużyna i zasygnalizować, nie w pełni to zrobić, ale właśnie zasygnalizować, co ewentualnie jest sporem, jakie różnice występowały pomiędzy waszymi stronami. Z kolei w perspektywie drużyny opozycji ja miałam jednak wrażenie, że cały czas powtarzacie te same rzeczy. I dlatego to wypełnianie roli w perspektywie Marcina będzie wysoko ocenione, bo to jest argumentacja. Z kolei w perspektywie doradców ja tam nie mam żadnego wsparcia, to jest powtórzenie dwójki i to automatycznie wpływa na moją różnicę w punktach indywidualnych, przy czym ta różnica to były 4 punkty, więc niedużo. Dobrze, nagadałam się, bardzo dziękuję. I pan Grzegorz Chmiel, który przyznał zwycięstwo zespołowi opozycji. Moi drodzy, to było bardzo trudne zadanie. Może nie tyle ocenić tę debatę, co ją zrozumieć, a może tak w ten sposób powiem, bo de facto ja też tutaj dyskutując i nie zgadzając się z sędziami w czasie naszej narady i słuchając też teraz jakby tych informacji zwrotnych, widzę, że i zgadzam się z tym też, że to była trochę taka ocena w oparciu o domysły. To znaczy, że bardzo wiele rzeczy zostało dopowiedzianych i w tym sensie pewnie będzie można powiedzieć, że i ja pewne rzeczy sobie domyślałem i dopowiedziałem jakby po stronie drużyny opozycji. Ale ja bym nie chciał, żeby to moje wskazanie na opozycję wybrzmiało jakiś rodzaj jednoznaczności, bo ja w punktacji indywidualnej wskazałem właśnie na drużynę opozycji dosyć sporą ilością punktów, bo tam było 8 punktów różnicy. Natomiast już w perspektywie oceny drużynowej wskazałem przewagę drużyny propozycji, ale sumarycznie wyszło 2,5 punktu różnicy jakby na korzyść drużyny opozycji. Więc to jest trochę tak, że ta wieloaspektowość tej oceny i zważenie poszczególnych jej czynników sprawiło ostatecznie, że jakby przychyliłem się jakby tutaj na tę konkretną szarę. Z jakiego względu to może tak, żeby nie przedłużać jakoś bardzo? Z tego względu, że ja najzwyczajniej w świecie nie kupuję, tak mówię najbardziej kolokwialnie, aspektu jakby zdrowia, kontaktu z ludźmi i tego mózgu, który tak bardzo spodobał się Andrzejowi. Z tego względu właśnie, że trochę funkcjonuje to na zasadzie skrótu myślowego. No bo jakby z jednej strony okej, dostajemy informację o tym, że ludzie są motyli, że siedzą przed tymi komputerami, dociera do nich to niebieskie światło i tak dalej.
No dobrze, tylko że jakby nie rozumiem, dlaczego to ma być rzecz akurat tak bardzo ekskluzywna wyłącznie dla subskrypcyjnego modelu jakby dostępu do kultury. To znaczy, kiedy dostaję informację z drugiej strony też, że no przecież i w kinie siedzimy i generalnie kultura od nas wymaga raczej jednak statyczności niż jakiejś dynamiki, no poza siłownią, jeśli w ogóle ją nas zaliczać do kultury, to jakby ja trochę tutaj nie widzę tego mechanizmu, który ma mi uprawdopodobniać to, że ten konkretnie subskrypcyjny model dostępu do kultury, czyli wiecie, korzystanie z Netflixa, Spotify'a i tak dalej, jakby faktycznie jest odpowiedzialny za te skutki zdrowotne w takim stopniu, że to żaden inny element kultury faktycznie nie będzie za to odpowiadał w tak dużym stopniu. Kolejna sprawa, właśnie, czyli jakby zabrakło tutaj wyjaśnienia, jakby wyciągnięcia konsekwencji z tego, nie? To znaczy, ja wiem, że ludzie są otyli na tym świecie. Ja wiem, że ludzie siedzą przed telefonem. Co więcej, ja sam to robię. No tylko, że to nie wystarczy, żeby mnie przekonać do tego, że akurat subskrypcyjny model kultury jest za to odpowiedzialny i to sprawia, że faktycznie jest więcej w tym przypadku szkód niż korzyści za nim. Bo tutaj tego ważenia trzeba jeszcze dokonać. Kolejna sprawa to kwestia kontaktu z ludźmi. Znaczy, moi drodzy, ja uwielbiam ludzi i uwielbiam się z nimi spotykać, tylko nie rozumiem, dlaczego to miałoby być samo w sobie argumentem za tym, że powinienem iść bardziej do kina niż na przykład właśnie siedzieć i oglądać Netflixa. To znaczy, inaczej, intuicyjnie ja rozumiem. To tak jak mówię, gdybyśmy sobie dopowiadali to, co stoi za każdym zdaniem, które padło w tej debacie, no to mielibyśmy tutaj ogrom rzeczy, jakby, które moglibyśmy powiedzieć, że się pojawiły. Ale jakby samo stwierdzenie, że siedzimy z tym telefonem w ręce czy przed laptopem i nie wychodzimy do kina, więc nie spotykamy ludzi nawet na klatce schodowej, no też mnie nie przekonuje w żaden sposób, no bo wyobrażam sobie choćby nawet sytuację, w której wychodzę wyrzucić śmieci, jednak siłą rzeczy tę sąsiadkę spotkam i nie muszę iść w tym celu do kina. No i jakby ostatnia rzecz, jakby, która mnie nie przekonuje w tym znaczeniu, to jakby argument o utracie pracy, który moim zdaniem jest argumentem trochę z równi pochyłej. To znaczy teraz będzie rosła popularność subskrypcji, no i jakby nagle skończy się na końcu w ogóle gospodarki, która przecież ma nam wszystkim służyć. I tożsamienie jakby w kwestii subskrypcyjności z rozrywką i przeciwstawienie tego tradycyjnej kulturze jako rozwoju. Co jakby dla mnie znowuż nie jest wyjaśnione. Żeby to nie brzmiało tak, jak gdyby tutaj drużyna propozycji popełniła jakiś milion błędów, a drużyna opozycji była wspaniała, bo to by było niespójne z tym, co powiedziałem na początku, to mnie w drużynie opozycji przekonuje w zasadzie jedynie ten fakt, że zakładacie sobie na samym początku, że ważne jest dla was to, żeby to konsument miał lepszy kontakt z kulturą. I w tym sensie jakby dla mnie od samego początku jest jasne, że ten konsument będzie najważniejszy. Możemy sobie powiedzieć, że jakby ten dostęp do kultury w tym kontekście, w konkretnym modelu jest tańszy. No i faktycznie jakby to sprawi, że ten dostęp jest szerszy, no bo mamy tam dużo treści, które mamy dostępne na wyciągnięcie ręki. No tylko znowuż samo skupienie się w ogóle na samym tym aspekcie finansowym nie wyczerpuje w ogóle tego tematu, myślę, że nawet w kilku procentach, moi drodzy, bo wydaje się, że sam fakt tego, że no Netflix kosztuje 29 zł, no pytanie jakby inne jeszcze platformy, a jeśli dorzucimy sobie do tego, nie wiem, Spotify, Disney Plus i jeszcze tam wiele innych rzeczy, znaczy pokażcie nam szerszą rzeczywistość, jakby w której funkcjonujemy. Jakby spłycanie debaty do Netflixa, podczas gdy mamy do czynienia i to jest jakby z korzyścią dla jednej i dla drugiej strony wtedy, jakby z ogromnymi gigantami cyfrowymi, które przejmują w jakiś sposób kulturę i narzucają nam określony model funkcjonowania w tej kulturze i dostępu do niego, to jest niesamowicie ważne. To, co bym zaznaczył jako plus po stronie opozycji, to jakby dobre zorientowanie się, i to Iwan, plus dla ciebie jakby po tych wszystkich tutaj głosach krytycznych, z którymi się niestety też zgodził, jakby to też od razu niestety muszę ci zaznaczyć. To jakby dobre zdiagnozowanie osi sporu. To znaczy faktycznie problemem w tej debacie było to, czy kultura na wyciągnięcie ręki jest problemem. Właśnie z jednej strony z perspektywy zdrowotnej być może, choć tak jak mówię, ja w ogóle nie rozumiem jakby tego kontekstu zdrowia tutaj w tym kontekście. No i czy progres, jakby, to znaczy przejście kultury w stan cyfrowy, o tak bym określił, czy ono rodzi dla nas jakieś problemy i w jaki sposób my możemy sobie z nimi poradzić. I na koniec, moi drodzy, kiedy my wam powtarzamy tak bardzo wiele razy o tym, że definiowanie tez jest ważne, to my nie powtarzamy wam tego po to, że my chcielibyśmy, żebyście, nie wiem, nam może przynieśli słownik i przeczytali jakieś definicje, bo pragniemy definicji. Znaczy, my wam mówimy o tym, że nie ma żadnej debaty, nie ma żadnej argumentacji,
bez zarysowania kontekstu sytuacji, w którym się w ogóle znajdujemy, bez wskazania faktycznie kluczowych graczy w danej debacie, bez wskazania tego, co my rozumiemy przez dane pojęcie, ale w takim ścisłym sensie. Bo jeżeli wy nam mówicie, że kultura to są po prostu wytwory materialne i niematerialne człowieka, to w tej debacie dla nas to może znaczyć tyle, że i siłownia może być wytworem kultury i w zasadzie, że no nie wiem, samochód wytwarzany w fabryce to też jest wytwór kultury i cokolwiek sobie tam wrzucimy tym wytworem kultury będzie. No i może to być ciekawe pod warunkiem, że faktycznie jakby potraficie nam pokazać, jak się ma do tego subskrypcyjność modelu finansowania. Bo mijając fakt, że w zasadzie ten model jako model finansowy został zdefiniowany tylko po stronie opozycji, gdzie to jest niesamowicie ważna definicja też z perspektywy propozycji, a i też został zdefiniowany w taki sposób, że w zasadzie z kulturą musieliśmy sobie go w ramach narady sami połączyć. To jest wasze zadanie, jakby jako jedynek i właśnie jako drużyn później dalej aż do mówców czwartych, żebyśmy... Nie róbcie nam takiej strasznej rzeczy, że rzucacie nam kropki i mówicie połączcie sobie. To znaczy spróbujcie sobie jakoś tam połapać to i zobaczymy, co wam wyjdzie. Bo wtedy jakby skazujecie się na taką rzecz, że niemalże przypadkiem staje się to, kto w tej debacie wygra. To znaczy zrzucacie odpowiedzialność na nas, żebyśmy sobie zdecydowali, kto faktycznie. Połączcie nam te kropki, pokażcie nam, że to ma faktycznie sens. Pokażcie nam, że te definicje, które przytaczacie, te konteksty, które wprowadzacie, one faktycznie mają w tej znaczenie w debacie, a na mowach czwartych pokażcie nam, że się z tego wywiązaliście. I to jest klucz do tego, może nie żeby każdą debatę wygrywać, ale żeby każda debata była co najmniej zrozumiała. Wtedy jest ją też łatwiej ocenić. Dzięki wielkie. I ostatnia taka wiadomość oficjalna. No to wyłoniliśmy najlepszego mówca dzisiejszej debaty. Jest to on, nie ona. I tak się miło składa, że po stronie opozycji tą osobą jest pan Marcin Sieracki. Żebyście państwo mogli znaleźć przełożenie tych wszystkich słów i uzasadnień, zapraszamy was na omówienie. Pokażemy wam też karty oceny. Mędrcy jeszcze do naszej dyspozycji. Opiekunów też zapraszam, jeżeli państwo możecie zostać z nami. A publiczności bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszy udział i zamykam oficjalnie debatę.